Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji, które pomagają w nauce języków obcych. W dzisiejszym filmiku sprawdzamy te aplikacje, które pomagają w nauce włoskiego. Hej wszystkim, z tej strony Kejta. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam powiedzieć o aplikacjach do nauki języka włoskiego. Tylko i wyłącznie o aplikacjach do nauki jednego języka. Na takiej zasadzie, że dobra, okej, mogą być różne wersje tej aplikacji do każda do innych języków, ale dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na języku włoskim. Ten filmik miał pojawić się bardzo dawno temu. Przepraszam osobę, która poprosiła o ten filmik. Bardzo przepraszam, tak, nie ma mnie tutaj. Starałam się wybrać takie aplikacje, które można znaleźć i na Androida, i na iOS. Link do tych aplikacji możecie znaleźć w poście na moim blogu, a za to link do tego postu znajdziecie w opisie. W opisie oraz przy pamiętnym komentarzu. Bez zbędnego gadania, zaczynamy! Jeszcze tylko taka jedna mała uwaga. Jeśli oglądaliście mój filmik dotyczący aplikacji do nauki języka hiszpańskiego, to wiele z tych aplikacji istnieje również w swojej odpowiedniej wersji do nauki języka włoskiego. Tych aplikacji w tym filmiku nie przedstawiałam. Link do filmiku o języku hiszpańskim znajdziecie gdzieś tutaj w kartach. I aby znaleźć te aplikacje do nauki języka włoskiego, akurat w podobnej wersji, co tutaj są, trzeba po prostu sprawdzić u danego twórcy aplikacji. Można to zrobić albo poprzez wpisanie nazwy wydawcy w App Store albo w Google Play, albo można po prostu wejść na przykład na daną aplikację, w tym wypadku do nauki hiszpańskiego, bo to macie podaną w poście do filmiku o języku hiszpańskim, ale post znajdziecie właśnie razem przy tym filmiku i potem powinno Wam się wyświetlić, kto jest twórcą danej aplikacji. I jak zazwyczaj pokazuje się, kto jest twórcą danej aplikacji, pokazują się również inne aplikacje od danego jednego twórcy. I przy niektórych twórcach pokażą Wam się również aplikacje do nauki języka włoskiego. A więc te aplikacje zostawiłam w spokoju i dzisiaj testuję nową dawkę tych aplikacji, tych programów. Jak zwykle problem z rozwiązaniem słuchawek. Średnio to idzie. Pierwsza aplikacja to Italian LT. Tutaj z jednej strony mamy tak zwany phrasebook, czyli tak jakby coś ale rozmówki. I tutaj możemy sobie to przeglądać. I oczywiście mamy audio. Ciao! Buongiorno! Buon pomeriggio! Buonasera! Buonanotte! I tak naprawdę tutaj mamy normalne rozmówki, które są w formie elektronicznej. To jest fajne, jeśli się wybieracie do jakiegoś kraju. Tutaj oczywiście jest jeszcze wersja pełna, która wiadomo, ma o wiele więcej tych słówek i akurat ta wersja, to tutaj możemy zobaczyć, ile tego jest. Jest tego dość dużo, ale za to jeśli by zobaczyć, ile kosztuje ta pełna wersja, to moim zdaniem ilość tego, ile możemy się nauczyć, nie jest aż taka straszna. Tutaj kosztuje to 19 zł, no a z drugiej strony książki mogą być droższe. Książki, które przekażą podobną ilość wiedzy. Ale wracajmy do całej aplikacji. Oprócz oczywiście takich typowych rozmówek, możemy tutaj oczywiście znaleźć słówko, którego szukamy. Możemy dodać nasze rzeczy, nasze słówka, zwroty do ulubionych, ale to, co najbardziej mi się spodobało, to jest to, że tutaj mamy fiszki. Okej, z jednej strony to nie są fiszki aż tak mądre, jak na przykład Anki czy Quizlet dla niektórych, ale z drugiej strony, jeśli chcemy od czasu do czasu po prostu przejrzeć te fiszki, bo na przykład nudzimy się, mamy telefon w ręce, to zamiast na przykład przeglądać Facebooka, możemy skorzystać z tej aplikacji. Zobaczmy teraz, jak działają te fiszki. Wejdźmy w powitania. Good night. Buonanotte. Okej. Okay. Dodatkowo tutaj, tak jak widzicie, oprócz samego słówka hiszpańskiego, mamy również zapis, jak można to wymówić. Tutaj akurat jest to zapis, wiadomo, taki umowny i to w dodatku jest dla osób, które raczej mają znajomość języka angielskiego, ale z drugiej strony możemy przeczytać, że jest to do wyłączenia w opcjach. Jest to do wyłączenia w ustawieniach. Tutaj było to napisane i nazwane, że to jest opcja dla osób hardkorowych, ale to już Wam zostawiam do ocenienia. W każdym razie buonanotte i po prostu, żeby zobaczyć, ciągle przeciągamy. To jest podstawowa aplikacja, tak naprawdę większość aplikacji wygląda w ten sposób, ale mi akurat to się spodobało. No tak w zasadzie ta aplikacja jest bardzo prosta, ale tak jak Wam pokazałam, jak za 19 zł, ja akurat jeszcze się zastanawiam nad wersją pełną, to wydaje mi się, że tego jest dużo. Tak, tego jest serio dużo. Bardzo dużo. Kolejna aplikacja to Learn Italian. To jest podobna aplikacja do tych, o których pisałam kiedyś w poście na moim blogu o moich aplikacjach do nauki. Link do tego postu na wszelki wypadek również dam w opisie. Tak w skrócie chodzi tutaj o to, że tutaj nie mamy takiej stricte nauki, bo to jest aplikacja, która po prostu zbiera filmiki, dane serie dotyczące nauki języka włoskiego w jednej aplikacji. Można się zastanawiać, okej,
fajnie, tylko po co mi taka aplikacja, skoro ja to wszystko mogę znaleźć na YouTubie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeśli jesteście osobami, które odkładają rzeczy do zrobienia, a później, 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 to może się okazać, że nie znajdziecie tych serii do oglądania na YouTubie, bo najzwyczajniej w świecie zawsze znajdziecie lepszą rzecz do roboty. Dlatego też moim zdaniem takie aplikacje, które zbierają właśnie dane serie dotyczące nauki danego języka obcego. Tutaj akurat mamy język włoski, ale ja w poście pisałam głównie o języku japońskim oraz koreańskim. To jest przydatne. Najzwyczajniej w świecie to się przydaje i pozwala zaoszczędzić czas. Ja jestem taką osobą, że jak wiem, że coś może mi ten czas oszczędzić, to staram się z tego korzystać, bo gdybym tak nie robiła, to nie miałabym czasu na nic kompletnie. A więc tutaj akurat mamy różne serie dotyczące nauki języka włoskiego. W przypadku języka japońskiego i koreańskiego to były jedne z popularniejszych serii dotyczących nauki tych właśnie języków. Tutaj jeśli chodzi o język włoski, kojarzę niektóre tylko serie. Niektóre, ale z drugiej strony, tak jak wiecie, włoski jest dla mnie językiem trochę dodatkowym, a więc aż takim mistrzem, jeśli chodzi o zawartość tego, co jest na YouTubie, to co jest, jeśli chodzi o księgarnię, to nie jestem, ale staram się jak mogę. Kolejną aplikacją, tym razem nie wiedziałam za bardzo, jak się do niej odnieść, ale z drugiej strony wiem, że okej, dobrze, mi ona może nie pomóc, ale z drugiej strony może pomóc komuś innemu i to jest YouTalk Go. Ta aplikacja, tak w skrócie, polega na tym, że możemy sobie wybrać z jednej strony, jaki tylko język chcemy, ale z drugiej strony mamy tutaj fiszki i za to, że zdobywamy gwiazdki, za robienie danych lekcji, możemy sobie odblokowywać kolejne lekcje. Albo za gwiazdki, albo za kupienie. Tam kosztuje jedna lekcja 5 zł. Wydaje się to mało, aczkolwiek tych lekcji jest dość dużo. No i kwota się zbiera. W każdym razie, wybierzmy tutaj włoski. Włoski. Mamy. Tutaj mamy właśnie słówka na początek. To jest pierwszy temat, jest gratis. Następnie mamy niezbędnik i premium. Niezbędnik to jest kwota, już się nam pokazuje. Tak, ładuj się. Niezbędnik to jest kwota 60 zł. Za to cało premium to jest kwota 100 zł. Czy to jest tego warte? Myślę, że zależy. Jeśli ta aplikacja się Wam podoba, to spoko. Jeśli jednak nie chcecie z tej aplikacji korzystać, albo tylko raz na jakiś czas, to myślę, że jest to odrobinę zbyt drogie. Ale zobaczmy, jak działa ta aplikacja. Tutaj, jak widzimy, mamy podział na praktykę, łatwa gra, gra mówienie, trudna gra, gra pamięć, przypomnij sobie. Jeśli chodzi o praktykę, to tak naprawdę tutaj poznajemy te słówka. Tutaj mamy si, no, grazie, ciao. Mamy tutaj przez cały czas jakiś obrazek oraz audio. Przejdźmy dalej, czyli tutaj łatwa gra. I następnie musimy wybrać, co dokładnie zostało powiedziane. No to wiadomo, że tutaj będzie to. Si. Dla mnie tutaj denerwujące jest tylko to, że tak jakby to się miesza. To no niby okej, ale dla mnie to jest jednak coś, co sprawia, że ten czas jednak trochę tracimy. A tak to ja byłabym już trzy fiszki dalej. Następnie mamy gra mówienia. Tre. Chcę uzyskać dostęp do mikrofonu. Tre. Nie mówcie, że aplikacja mi się zawiesiła. I następnie wybieramy wszystko, co jest na podstawie naszego głosu. Ajuto. I to ta eksklamacja, to wykrzyknienie, to si, najlepsze. Ale okej, idźmy dalej. Następnie mamy trudna gra. Per favore. Czy to jest aż takie trudne? Wydaje mi się, że nie. No, gra pamięć, przypomnij sobie. W każdym razie, na tym polega ta aplikacja. Z jednej strony tutaj bardzo dużo ćwiczymy, więc myślę, że jeśli ktoś ma kłopoty z zapamiętywaniem, to to może pomóc. Ja jednak uczę się dość szybko i dla mnie aż taka ilość ćwiczeń nie jest potrzebna. Kolejna aplikacja, o której chciałabym Wam powiedzieć, to są pewnego rodzaju rozmówki również, ale moim zdaniem są to dość zaawansowane rozmówki. Chodzi mi tutaj o to, że zwróciłam uwagę na to, że mamy na przykład słówka związane z pracą i takie słówka, które po prostu wow, nie spodziewałam się, że one mogą się pojawić w aplikacji, bo wszystkie na przykład powitania, niepowitania to spoko, ale takie dość nietypowe słówka mi się wydają. Widziałam tutaj tylko kilka błędów, które wiążą się na przykład ze znakiem zapytania, po prostu błędy z interpunkcją, ale z drugiej strony to jest i tak tłumaczona aplikacja. Chodzi mi tutaj o to, że możemy
zmienić język, w którym pokazuje nam się aplikacja. Tu akurat mam ustawiony jako ten początkowy język polski, ale z drugiej strony możemy zmienić właśnie na dużo języków. A więc z drugiej strony możemy połączyć naukę włoskiego z nauką innego języka. A w sumie może zmienimy na koreański, będzie ciekawy. Zmień. Pyongyang. Ok. Spocju. Huesa. Ok. Fajnie, ja rozumiem, ale z drugiej strony wiem, że może inni nie zrozumieją. Wracam z powrotem dalej na polski. Ok, już mamy język polski i już wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Bo tak to tylko byłoby mniejszość. Przepraszam. Ale okej, mamy tutaj pracę. Jestem grafikiem. Albo cześć, jestem tu nowy. Ta-da! Dla mnie coś cudnego. Na takiej zasadzie nie widziałam takich zwrotów w żadnym innym zbiorze słówek, żadnej innej książce ze słówkami, ani żadnej w innej aplikacji tego typu. I tak jak widzicie, tego jest tutaj dość dużo. Na tę aplikację najbardziej zwróciłam uwagę właśnie ze względu na to, że tutaj jest tego dużo. Dużo takich dość niepowtarzalnych rzeczy. Tak jak powiedziałam, nie wiem tylko na ile wszystko tutaj jest tak super, świetnie poprawne. Ja jak na razie to, co sprawdzałam, było poprawne. Jeśli już to tak jak powiedziałam, błędy w interpunkcji, ale interpunkcja... Dobra, to jest najmniejsze zmartwienie. Ostatnia aplikacja, o której chciałabym Wam dziś powiedzieć, to jest moim zdaniem odrobinę połączenie Anki z Supermemo. Ta aplikacja nazywa się Mozalingua. Tutaj tak naprawdę z jednej strony mamy fiszki, ale z drugiej strony to są fiszki, które wykorzystują Spaced Repetition System. Tutaj tak w skrócie mówiąc najmniej profesjonalnie, chodzi o to, że fiszki pojawiają nam się wtedy, kiedy aplikacja myśli, że my mamy je zapomnieć. Czyli coś podobnego, z czego korzysta i Anki, i Supermemo. Tutaj tak naprawdę możemy właśnie się uczyć, pokazują nam się zwroty, które mamy się uczyć. Uczymy się ich w sesji 1, 2, 3, 4, 5. Uczymy się w sesji 5 słówek naraz, jednocześnie. I mamy różny sposób nauki. Dodatkowo możemy sami szukać fiszek dodatkowych. Tutaj możemy zobaczyć taki tekst, na przykład gratulacje, nauczyłeś się 5 słówek, tu akurat przyjrzałeś 5 fiszek, albo nauczyłeś się 5 fiszek, dosłownie, przez ostatnie 18 godzin. Jeśli będziesz tak dalej pracował, to nauczysz się 455 słówek, właśnie tych fiszek, w przeciągu 3 miesięcy. No, brzmi to z jednej strony fajnie, bardzo zachęcająco. Dla mnie to jest troszkę, byłby kiepski wynik, dlatego ja bym chciała jednak pracować trochę ciężej, żeby było więcej tych słówek. Dla mnie to, że tutaj jest właśnie Spaced Repetition System, jest czymś cudownym. To najbardziej pomaga mi w nauce i dlatego też myślę, że ta aplikacja ze względu na to jest najbardziej godna polecenia. No i tak dlatego po części została na samym końcu przedstawiona. Ale w każdym razie, tutaj oczywiście możemy z jednej strony się uczyć, możemy eksplorować dalej. Mamy tutaj również dialogi i tak samo mam tutaj jeszcze wersję premium. Ale okej, zobaczmy jak wyglądają te fiszki. Teraz będziemy jednocześnie słuchać i będziemy wymawiać. Signorina. Signorina. Następnie jak odwrócimy fiszkę, to możemy porównać jak mówi właśnie nauczyciel. A jak ja powiedziałam. I następnie możemy zapamiętywać. Ta nauka tutaj odbyła się w 5 krokach i wydaje mi się, że jeśli ktoś jest przyzwyczajony do właśnie nauki z Anki, czy też właśnie z Supermemo, to będzie najbardziej zadowolony właśnie z tej opcji. Właśnie z tej konkretnej aplikacji. Moi drodzy, ja przetestowałam tylko kilka aplikacji do nauki języka włoskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że tych aplikacji jest tyle i tak naprawdę gdybym chciała przetestować każdą jedną, to chyba by dnia, nocy, filmików... Po prostu jest tego za dużo. Najzwyczajniej w świecie. Ja wybrałam takie aplikacje, które wydają mi się najlepsze, najciekawsze, jeśli chodzi o te dostępne na rynku tylko i wyłącznie w swojej jednej wersji do nauki języka włoskiego. Bo jeśli chodzi o aplikacje typu Drops, Memrise, Supermemo, to są aplikacje, które służą nauce wielu języków obcych, a więc dlatego nie znalazły się w tym filmiku. Dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie jeszcze jakieś aplikacje, które pomagają Wam w nauce języka włoskiego. I to było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że moje rekomendacje tych aplikacji się Wam przydadzą, że jakaś jedna aplikacja się Wam spodoba i do czegoś przyda. I pamiętajcie, jeśli chcecie znaleźć linki do tych aplikacji, to sprawdźcie koniecznie post do tego filmiku. Cóż, pa pa moi drodzy, kocham Was!